Witajcie drodzy kochani. Chciałem powiedzieć kilka słów na temat przechowywania wody. Ponieważ wiele ludzi nie wie, nie ma pojęcia, jak przechowywać wodę we własnym mieszkaniu. A więc najlepszy sposób przechowywania wody w naszym mieszkaniu, czy tu mieszkamy na wsi, czy mieszkamy w bloku, jest w dzbanach glinianych. Dzbany gliniane muszą być położone na konstrukcji z drewna. Taka konstrukcja kwadratowa, gdzie te dzbany po prostu mogą spoczywać. I w tych dzbanach, drodzy kochani, nieraz są po 10, po 15 litrów, możecie bardzo swobodnie i spokojnie przechowywać waszą świeżą, zdrową wodę. Nie polecam opakowań plastikowych, ponieważ opakowania plastikowe posiadają pewną chemię, nie będę wymieniał jaką. Musicie poszukać sobie w internecie. To po hiszpańsku się nazywa cyanuro. Nie wiem, jak to się nazywa w odpowiedniku polskim, ale po prostu po hiszpańsku jest cyanuro. Po prostu cyanuro jest plastiku i zatruwa po prostu nasz organizm. Dlatego właśnie te gliniane dzbany, które zakupimy do przechowywania wody w naszym domu czy w naszej piwnicy, są bardzo pomocne w utrzymywaniu dobrej temperatury i świeżości wody. Ja dodam, że wielokrotnie już w dawnych czasach ludzie przechowywali w dzbanach wino, przechowywali olej z oliwek. Tutaj w Hiszpanii są pewne miejscowości, na przykład ja mieszkałem w miejscowości Tendyzia w prowincji Guadalajary i mój kolega z Hiszpanii właśnie posiada takie 12 wielkich dzbanów, które prawdopodobnie są po 200 litrów każdy jeden i tam było przechowywany właśnie olej z oliwek, jak również było przechowywane wino. I to wino zachowuje swoją świeżość, swoją dobrą jakość z tego względu, że jest przechowywane właśnie w tych dzbanach glinianych. Dlatego właśnie polecam wam, drodzy kochani, żebyście się zaopatrzyli w dzbany, które są wykonane z gliny i te dzbany spowodują to, że ta woda, czy jakikolwiek inny płyn, może być, jeżeli ktoś chce przechowywać wino, może przechowywać wino, czy olej z oliwek właśnie w tych dzbanach, on nie straci na swojej wartości, on będzie po prostu świeży, będzie dobry, mimo że wiele czasu przeleży w takim właśnie dzbanie z gliny. Także nic pilniejszego, jak zaopatrzyć się właśnie w takie dzbany gliniane i przechowywać właśnie wodę w tych dzbanach zrobionych z gliny. Jeżeli ktoś ma pojemniki metalowe ze stali nierdzewnej, może również przechowywać wodę w tych pojemnikach ze stali nierdzewnej, ale nie będzie miała ona takich właściwości zdrowotnych, jak ta woda, która była właśnie przechowywana w tych dzbanach glinianych. Dodam, że system przechowywania tej wody w dzbanach glinianych jest nie już od dziś. Był stosowany w starożytnej Grecji, był stosowany tutaj w Hiszpanii. Tak zwane dzbany pipote, takie specjalne dzbany mające po 5 litrów, które są w lecie stosowane przez Hiszpanów na południu Hiszpanii. Tak zwane pipote, one są tutaj wykonane również z wypalonej gliny i ta woda zawsze jest świeża i zawsze jest bardzo zdrowa. Można z niej zawsze korzystać. To był temat, który się tyczył wody i w tej chwili chciałbym wam nadmienić, iż nasza firma Energy Aron posiada również aronit, który jest odpornikiem naturalnym, jest bardzo zdrowy. Można go zakupić na linku pod naszym YouTube'em. Polecam państwu serdecznie ten odpromiennik, ponieważ warto go mieć. On naprawdę daje promieniowanie bardzo pozytywne, białe, które jest lecznicze, jak również posiadanie podkładki jest bardzo dobre, żeby zharmonizować swoją wodę w swoim mieszkaniu. Także serdecznie państwa pozdrawiam i do następnego programu.